A naszym gościem jest poseł Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W samochodzie widzę, więc do pracy. W takim razie ja jestem po przeglądzie prasy, panie pośle, i dwie gazety, Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna, piszą w komentarzach odredakcyjnych takie mniej więcej sugestie. I to znani ludzie. Michał Słudrzyński mówi: prezes PiS już wie, że przegrał z Brukselą, a Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej pisze, jak Morawiecki budował unijny system walki o praworządność. Oczywiście całkowity zbieg okoliczności, że dzisiaj podobne teksty. Ich osnową jest to, że Prawo i Sprawiedliwość, walcząc o środki z Unii Europejskiej, ustępowało tak daleko, że aż ustąpiło i pozwoliło wpisać do tych warunków no, takie rzeczy jak Karta Praw Podstawowych, no, która teraz, jak słyszymy, uniemożliwia komisji wypłatę pieniędzy. Więc wnioski mamy dobre. Korupcji w Polsce praktycznie rzecz biorąc nie ma. Realizacja środków jest doskonała, no ale ci pisowcy, negocjatorzy nie potrafią. To jest pewnie jakiś ślad linii takiej retorycznej, którą PiS będzie atakowany w najbliższych tygodniach, tak zakładam. I czy pan z taką linią się zgadza? Panie redaktorze, taka linia czy inna linia, oni nie mają innego pomysłu. Ta opozycja opluwają. No, chcesz uderzyć psa, kij znajdziesz. Polskie stare, dobre przysłowie. I to dotyczy również Polski. Tu wcale nie chodzi o żadną kartę praw. Tu nie chodzi o to, czy Kaczyński że Kaczyński przegrał. Nie chodzi o to, że Morawiecki gdzieś tam na coś się zgadzał. Panie redaktorze, przecież tu chodzi o jedną tylko sprawę, że Polska jest na cenzurowanym, ponieważ nie zgadza się na tą wizję przyszłej Europy, którą surfują ci to lewacy, to cała ta ideologia politycznej poprawności, ta teoria, która obowiązuje w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych już też bardzo silna. My się na to absolutnie nie zgadzamy, nie podporządkujemy się. No i to jest po prostu, i to jest przyczyna, nie to, czy tam się ktoś zgodził, podpisał, coś zrobił, czy nie zrobił, to nie ma znaczenia. Są państwa, gdzie jest korupcja potężna i w Unii Europejskiej i te pieniądze, bardzo dużo tych pieniędzy gdzieś bokami przepływa. Są państwa, które marnują pieniądze, a zapewniam, że pana i państwa, że skuteczność wydawania środków i poprawność jest w Polsce lepsza niż w Unii Europejskiej, niż w Niemczech, a mimo to do nas są pretensje. Co byśmy nie zrobili, to i tak będą nas atakować, ponieważ tu nie chodzi o jakieś konkretne zarzuty, tu chodzi o jedno. Polska nie zgadza się na całą filozofię funkcjonowania Unii Europejskiej dotyczącą tej ideologicznych podstaw i zbiera wokół siebie coraz więcej zwolenników, zbiera wokół siebie coraz więcej państw i to lewactwo w Unii Europejskiej obawia się, że dojdzie do takiej siły, że będą w stanie zablokować wszelkie możliwe działania. Albo wręcz doprowadzić do reform, które pozbawią znaczenia tą na przykład Komisję Europejską, bo fakt, że Komisja Europejska, która powinna mediować między krajami członkowskimi, stawia się ponad wybrane władze demokratycznych państw i tutaj wymaga jakichś działań, jest moim zdaniem przekroczeniem wszelkich norm. No, nie głosowaliśmy w 2024 roku czegoś takiego. Czy chcesz, żeby pani von der Leyen mogła wstrzymywać pieniądze dla Polski? To nie było takiego pytania w referendum. Może byśmy wtedy jakoś zgodzili się na to. Panie redaktorze, ale wtedy nikt o tym nie myślał, bo nikt nie podejrzewał, że taka Polska może powiedzieć nie tej ideologii, która obowiązuje w nieformalnym
pozuje. O samej ideologii też wtedy nie mówiono, prawda? Nikt nam nie mówił. Czy chcesz, żeby... czy zgadzasz się na to, żeby edukatorzy LGBT+ byli wpuszczani i mogli prowadzić zajęcia z dziećmi w szkołach podstawowych? No, nie było takiego wymogu. No i to jest, panie redaktorze, nie główna, to jest, podejrzewam, jedyna przyczyna, która powoduje, że Polska jest, jak to młodzież mówi, grillowana. Grillowana i to w coraz bardziej bezczelny i w coraz bardziej bezwzględny sposób. No cóż, my na to się nie zgadzamy. Pan prezes Kaczyński wielokrotnie się już nawet na ten temat wypowiadał, premier Morawiecki również, że no... Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby te pieniądze otrzymać, które nam się należą bez łaski, że będzie się rząd odwoływał, ale Polska jest jednak w zupełnie innej sytuacji finansowej, budżetowej niż wtedy, gdy wstępowaliśmy do Unii. Nasz budżet jest dwa razy większy niż pod koniec czasów Platformy i nie musimy żebrać o każde euro z Unii Europejskiej. Oczywiście te pieniądze są bardzo ważne i potrzebne dla Polski, ale bez nich Polska nie padnie, nie będzie dramatu, Polska nie będzie, że tak powiem, płakać, że nam ci zafiksowani eurokraci te pieniądze wstrzymują. Prezydent Andrzej Duda, że jesteśmy przy Unii Europejskiej, no to jego ustami swoich przedstawicieli mówił, że czuje się oszukany przez panią von der Leyen, czyli pani von der Leyen oszukuje wybranego w powszechnych wyborach prezydenta kraju członkowskiego i dalej śmie występować. No dzisiaj chociażby będzie udawała wielką przyjaciółkę Ukrainy, przypomnijmy, a może się mylę tutaj, może pan mnie poprawi, ale ona raz pojechała do Kijowa, obiecała tam Ukrainie 9 miliardów euro, wróciła do Brukseli, żadnych pieniędzy Ukrainie nie wypłacono, pojechała raz jeszcze i obiecała drugi raz te same 9 miliardów. No teraz już jakieś pieniądze z Unii zaczynają płynąć, ale to jest na poziomie 1/5 środków, które do Ukrainy płyną ze Stanów Zjednoczonych. A przecież na Boga, no Unia Europejska jest bogatsza niż Stany Zjednoczone. To jest na naszej granicach wszystko się dzieje i w naszym żywotnym interesie jest demokracja i całość terytorialna Ukrainy. Stany Zjednoczone, podejrzewam, mogłyby sobie z tego poradzić. Oczywiście, panie redaktorze, no Unia Europejska ze swoją ideologią i teraz tymi metodami, no bardzo mi przypomina komunistyczne. Już kiedy ten komunizm nie był taki jak za czasów stalinowskich, a propos tego, co pan mówi o obiecankach pani przewodniczącej von der Leyen, to tak samo jak było za czasów komunistycznych. Nikt ci tyle nie da, co ci partia obieca. No, obiecała raz 9 miliardów, drugi raz 9, razem 18, a dotąd Unia Europejska przekazała tam bodajże 2,5 miliarda na pomoc humanitarną dla Ukrainy. To są po prostu kpiny. A jak pan rozumie słowa pana Olafa Scholza, który dzisiaj odbywa się w Berlinie, konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy i on mówi tak, odbudowa będzie wielkim, wielkim zadaniem i będziemy musieli sporo zainwestować, żeby dobrze funkcjonowało. Ukraina nie może tego zrobić sama, Unia Europejska nie może zrobić tego sama, może zrobić to cała społeczność światowa, która teraz wspiera Ukrainę. No i będzie tam premier Mateusz Morawiecki, Szymon Szynkowski Welsenk skomentował to tak, że nie może być takiej sytuacji, w której odbudową Ukrainy zarządzają kraje, które no, nie brały udziału we wsparciu wojskowych wysiłków. Albo inaczej, te kraje, które wniosły najwięcej na dzisiejszym etapie, powinny również mieć najwięcej do powiedzenia na tym kolejnym. No panie redaktorze, no to kolejny dowód na to, Unia Europejska, co pani von der Leyen i ci inni eurokraci pomyślą. No, oni już tam dzielą te środki, które będą wsparte, już wiedzą, o której ich firmy mają robić, a tu Polska wychodzi, zamiast mieć okazję siedzieć cicho, jak powiedział kiedyś były prezydent Francji, wychodzi i mówi, że no,
nie może być tak, że wszyscy mają brać w tym udział, bo to powinny te państwa przede wszystkim, no i to jest logiczne, ponieśli największe, ci, co ponieśli największy wysiłek finansowy, ci, którzy w najtrudniejszych momentach i wspierali Ukrainę, ci, którzy najgłośniej po całym świecie mówili, że Ukraina... dyplomatów, że Ukraina potrzebuje pomocy, że na Ukrainę musimy zrobić wszystko, żeby wygrała tą wojnę. A tutaj przychodzą ci, którzy... No, pamiętamy czołgi niemieckie, które nie mogą dojechać na Ukrainę, bo to przecież będzie coś strasznego. Rosjanie mogą się poczuć dziwnie, bo to jest oś myślenia Niemców, tak? Co czują Rosjanie, jak oni odbierają świat i tak dalej. To wstrzymywanie transportów zbrojeniowych przez Niemcy. No teraz pojechał jeden system przeciwlotniczy. Wszystko fajnie. Ukraińcy zachwyceni, że potężny przemysł niemiecki ich wspiera. Okazuje się, że więcej takich systemów nie ma, a do tego jest do niego 48 rakiet. Więcej nie. Halo, halo. No tak to, panie redaktorze, jest. Halo? Tak, słyszymy się, tak? Dobrze. To... Halo? Czy słyszymy się, panie pośle? Halo? Tak, słyszymy się. Świetnie. Ja słyszę pan. No, bardzo dobrze. No, ty, panie... Proszę nam powiedzieć, jak będzie wyglądała reforma liczenia głosów. To będzie zmiana ustawy i kiedy możemy się spodziewać projektu? Panie redaktorze, to jest po prostu wprowadzenie metody, która w wielu państwach od lat obowiązuje. Bo nie będzie żadnego podziału głosów na kubki, czy to partyjne, czy po nazwiskach, tylko będzie, wszystkie głosy są, tak powiem, wysypane z urny wyborczej na stół, na podłogę. Jeśli jeden wyznaczony członek Komisji Obrony, członek Komisji Wyborczej podnosi jedną kartę wyborczą, pokazuje wszystkim i mówi: głos na Jana Kowalskiego. Podnosi następną kartkę, pokazuje wszystkim: głos na Krzysztofa Nowaka i tak dalej, i tak dalej. Niezależnie od tego, ile ma to trwać. To jeżeli jesteśmy przy wyborach, no to mamy wczorajszy sondaż. On jest strasznie mocno nagłaśniany przez media. I w tym sondażu, proszę pana, Koalicja Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. 36% głosów zdobywa w sondażu Koalicja Obywatelska, 32% Prawo i Sprawiedliwość. No i tytuły prasowe, publikacje idą taką myślą: koniec PiSu. Ja przypomnę, że była taka książka dekadę temu, Koniec PiSu. No i cóż, kolejne takie twórczość. No, panie redaktorze, no to jest w ogóle zadziwiające. W sytuacji, kiedy no, od kilku dni jest totalna kompromitacja Donalda Tuska, takie sondaże. No, niemniej jednak... PiS, o czym, panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście monitorujemy te wszystkie badania sondażowe, obserwujemy to, ale to nie jest kwestia tego, że nasze działanie jest podporządkowane sondażom. Obserwujemy, mamy tą pokorę, że wiemy, że wyborców trzeba szanować, że trzeba robić wszystko, żeby tłumaczyć wyborcom to, co robimy, że to jest w interesie Rzeczpospolitej, no, jej obywateli, w interesie Polaków, i pokazywać, co chcemy jeszcze zrobić. No bywa tak, że czasami te sondaże się wahną w jedną lub drugą stronę, najważniejsze są trendy, ale nawet jak jest sondaż taki, i zakładając, że to jest rzetelny sondaż, bo czasami to można zwątpić, to i tak do wyborów będziemy pracować tak, żeby zrobić jak najlepszy wynik. Bo my sami wiemy, że trzeba podjąć ciężką pracę, już tą wyjaśniającą Polakom, żeby osiągnąć
sukces w wyborach przyszłorocznych. To może musi od razu tutaj wyjaśnić. Mówimy o sondażu firmy Kantar, który rażąco odbiega od tak zwanej średniej sondażowej. Dla Prawa i Sprawiedliwości wynosi to w tej chwili 36% głosów, dla Koalicji Obywatelskiej 28%, 30% dla Polski 2050 Szymona Hołowni to jest około 10%, Lewica ma też około 10%, PSL no 5 do 6, a Konfederacja 4 do 6, i tak te przedziały mniej więcej wyglądają. Również w wyborach europejskich to wygląda bardzo, bardzo podobnie. W związku z tym no możemy to podniecenie tym wielkim sondażem przenieść ad acta. Nie takie niespodzianki nas czekają, ale ta kampania, która się szykuje, będzie bardzo ostra, ponieważ wydaje się, że polaryzacja nastąpiła tak duża wśród polskiego społeczeństwa, że ta grupa niezdecydowanych normalców jest coraz mniejsza, wobec tego trzeba będzie sięgać w głąb i no chociażby to sytuacje, które dzieją się przy okazji no w końcu normalnych spotkań przewodniczącego największej partii w Polsce z aktywistami i chętnymi wyborcami, i zawsze pod nimi ustawiają się jacyś hejterzy z jakimiś tam gwizdkami, z krzykami, z wrzaskami. Nawet podobno w Krośnie pojawiła się sztuk jeden pani, która miała na sobie napis: nie chcemy tutaj PiSu, w mieście, gdzie ogromna większość głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Tak ją ze zdziwieniem omijali. Ale co pani tutaj chce i kim pani w ogóle jest? To o czymś mówi. Oczywiście. Donald Tusk stawia na radykalizację społeczeństwa, licząc, że mu to wyjdzie. W ten sposób uda mu się zdobyć, odsunąć PiS od władzy. No ale, panie redaktorze, no, ja nie jestem socjologiem, ale w moim przekonaniu radykalizacja w takiej sytuacji nie pomaga. I jestem przeciwny również, jak niektórzy moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości występują bardzo ostro, bo uważam, że Polacy są tak mądrym narodem, że sami że widzą, co się dzieje, że jednak w sytuacji, kiedy trzeba będzie podjąć tą decyzję, wrzucić kartkę do urny, że jednak zdecydują zagłosować na partię, dzięki której im się przemyśla to, będą głosować na partię, dzięki której im się żyje lepiej. No, ja jestem optymistą, że można ludzi przekonać, i w tej chwili prowadzimy cały czas nasze główne zadanie, jakie prezes przedstawił, to żeby przekonywać, żeby rozmawiać z ludźmi nieprzekonanymi, tłumaczyć, jak to jest, że co grozi nam, jakby po Polsce rządziła Platforma. No, proszę sobie wyobrazić, że w dobie tej pandemii ministrem zdrowia byłaby Ewa Kopacz. No to jest po prostu rzecz niewyobrażalna. No, Sławcio Nowak, doświadczony w budowie autostrad. No potrzebujemy jeszcze trochę autostrad, też by się pewnie przydał. No to przecież jest kpina i ci ludzie nie mają nic, nie są w stanie nam, Polakom, nic zaproponować, więc ja sądzę, że Polacy zdecydują, ale paradoksalnie pozytywnym elementem może być tutaj przywołanie przez samego Donalda Tuska tej afery podsłuchowej i tego, co ci ludzie wygadywali prywatnie oraz co pisali w tym momencie. Te wiernopoddańcze teksty wobec Niemiec, wobec Rosji, ten taki ogląd świata no, z okładek tygodników młodzieżowych, bo to nie była żadna analiza polityczna, nie były formułowane żadne interesy, nawet polskie. Tak? Było poważne pytanie: Niemcy chcą tego i tego, a jaki jest nasz interes? No taki, żeby chcieć tego samego, co Niemcy. No widzimy tego kompromitację dzisiaj i na tle wydarzeń widzimy, że ci ludzie, którzy wtedy formułowali politykę, dzisiaj krytykują to, co jest, ale jaką oni mają alternatywę? To jest dobre pytanie. No, panie redaktorze, my tą alternatywę pokazujemy. Z tym, że no, też trzeba mieć świadomość, że te 20
22-4% tego żelaznego elektoratu Platformy, do nich nie docierają żadne argumenty. Nawet jeżeli będzie słońce świeciło, a trzeba będzie z jakichś powodów to zakwestionować, to będą mówili, że deszcz pada. No to jest tak zapiekła nienawiść, że rozsądek tam nie ma nic do powiedzenia. Dlatego też my tłumaczymy i spotykamy się i przede wszystkim staramy się przemawiać do tych Polaków, którzy poczuwają się odpowiedzialni za Polskę, ale nie oglądają ani TVN-u, ani nie oglądają TVP Info, TVP, tych programów informacyjnych, i oni tam nie bardzo interesują się. No jest zadowolono, że mu drogę tam dojazdową zrobili i zrobiono władza i potrafi jakoś pomyśleć. No, dwa razy Polacy, mimo tak gigantycznej przewagi medialnej, szczególnie jaka była w 2015 roku, wybrali Prawo i Sprawiedliwość. Czyli jednak potrafiliśmy ze swoim przekazem, ze swoim programem dotrzeć. Czyli w takich politologicznych terminach pan poseł jest przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość może poszerzyć swoją bazę wyborczą w ciągu najbliższych 8-11 miesięcy do czasu wyborów. Dobrze zrozumiałem. Tak jest, panie Świetnie. Redaktor. No to w takim razie trzymamy kciuki. Prezes rozpoczął tą całą naszą kampanię przedwyborczą i mam nadzieję, że tak jak dobrze przebiegają te spotkania, że ta cała kampania uda nam się tak dobrze poprowadzić. Optymistyczny jak zwykle poseł Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy bardzo. Bezpiecznej drogi życzymy. Już dojeżdżamy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kłaniam się. Przepraszam za te godności, że tutaj trochę. Następnym razem zapraszamy do studia. Kłaniam tak się jest. Pięknie. Dziękuję. Proszę państwa, rozmowa z panem posłem Michałem Jachem, a przed nami kilka słów o grze poświęconej tajemnicy szyfrów.